jaskini. Taka maskotka. No po prostu urzekła mnie. Urzekły mnie te rękawki. No po prostu jak oglądałam zdjęcie na modelce w internecie, to tak świetnie wyglądały. Body na piątkowy wieczór. Że ja jestem w stanie nosić ją jako sukienkę. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie. W mega holu zakupowym. Naprawdę mam tutaj bardzo dużo rzeczy. Będę może szybko je pokazywać, żeby film ten nie trwał nie wiem ile, bo na koniec bym chciała Wam też ubrania przymierzyć. Jest tego naprawdę sporo i są to rzeczy z różnych sklepów. Będą i ciuchy, i buty, i kosmetyki, i biżuteria. Rozglądam się, co tu mam. Po prostu wszędzie leżą rzeczy. Chciałam ten film nagrać jutro, ale jakoś tak spontanicznie. Położyłam Maxię właśnie spać i pomyślałam, siądę i teraz Wam nagram. Ładna jest pogoda, dosyć jasno jest, więc myślę, że też dobre światło tutaj będzie, mam nadzieję przynajmniej. No dobrze, żeby nie przedłużając, zaczynamy. A zacznę, jak już obiecałam w ostatnim filmiku, od mojego... Poczekajcie, muszę zasłonić nazwisko, moje imię. Od mojego zamówienia z Zary. Wczoraj odebrałam je ze sklepu. Zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego vloga. Tam pokazuję Wam największe centrum handlowe w Anglii, Metro Center. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda, jakie sklepy są, to zapraszam. I otwieramy. Nie wiem, kupiłam 3 rzeczy i, że tak powiem, nie byłam ich pewna i z Wami je po raz pierwszy zobaczę. I też będziecie widzieć moją reakcję. Co do jednej rzeczy w ogóle nie jestem pewna i nie wiem, czy nie pójdę jej oddać. No ale zobaczymy. Dobra. Oj, czekajcie, jeszcze tutaj. Uwielbiam rozpakowywać przesyłki z Zary. Tak pięknie mają zawsze zapakowane. Ta bibułka, już się nie mogę doczekać, aż otworzę i ją zobaczę. No zobaczcie. Piękne jeny. Ale jestem ciekawa tych rzeczy. Akurat rzecz, której najmniej pewna jestem, leży na samej górze. Poczekajcie, odłożę może tutaj ten karton i będę wyciągać. Wszystko pięknie poskładane. No, uwielbiam po prostu zamawiać Zary. To jest moja pierwsza rzecz. Urzekły mnie te rękawki. No po prostu, jak oglądałam zdjęcie na modelce w internecie, to tak świetnie wyglądały. Dekolt ma też taki, myślę, nie za duży i będzie się tak ładnie układał. Uwielbiam dekolty w szpic. I tak sobie pomyślałam, do czarnych spodni nawet może wsunąć tą bluzeczkę w środek, albo chociaż sam przód. Od razu Wam powiem cenę. Normalna cena 25,99. Ja kupiłam za 6,99. Była to bluzeczka przeceniona. No jestem naprawdę bardzo ciekawa. A, widzę, że ona ma przód taki krótszy. Dobrze. Będę mierzyła później. Kolejną rzeczą jest spódniczka. Wow! Ale wiecie co? Od razu Wam powiem, że myślałam, że ten beż będzie jaśniejszy. Jeansowa, prosta. Prosta, ale nie prosta, można powiedzieć. Bo ten wzór bardzo mi się podoba. O Jezu, no ze spódniczki jestem bardzo zadowolona. 19,99, ja ją kupiłam za 5,99. I tak myślałam właśnie, czarna góra, jakaś obcisła może bluzeczka albo sweterek, czarne rajstopy, jakieś buty na obcasie albo takie botki i ta spódniczka, żeby rozjaśnić ten strój. Myślę, że całkiem fajnie może wyglądać. Wzięłam ją w rozmiarze M, a tą poprzednią bluzeczkę wzięłam też w rozmiarze M. I ostatnia rzecz z Zary. Spodnie. Bardzo odważne, myślę. Ale tak samo.
ciemna bluzeczka, ciemne buty. Fajny taki elastyczny materiał. Mogą się fajnie układać na figurze. Wzięłam je w rozmiarze M. 25,99. Ja je kupiłam za 6,99. No, jestem bardzo ich ciekawa. Chociaż Wam powiem, że ta nogawka nie wygląda na taką wąską, jak na zdjęciu widziałam. Chociaż może... Nie! Jak się założy je, to chyba będzie ok. No dobrze, zobaczymy później. Przejdę teraz do kolejnych zakupów. Później będę Wam wszystko mierzyć. Może zacznę od niespodzianek walentynkowych. Oczywiście nie będą to wszystkie niespodzianki, bo wszystkim się nie będę z Wami dzielić, ale Wam coś, nieco pokażę. Pierwsze co, to mąż przyszedł z taką butelką piękną, zobaczcie. Wina musującego wczoraj. No jest po prostu cudowna. Aż szkoda było otwierać. Z tego względu, że wciąż karmię piersią i nie mogę pić alkoholu. Znaczy no wolno niby troszeczkę, ale ja zazwyczaj nie piję. To mąż szukał i szukał i znalazł właśnie takie wino musujące 4%. No więc otworzyliśmy i kieliszek sobie wypiłam i po prostu szkoda mi tej butelki wyrzucić. Tak mi się podoba. Jest piękna. Nie powiem Wam, ile kosztowało, bo był to prezent. Kolejną rzeczą, gdzie ja to mam, coś Wam chciałam pokazać. I wiecie co? Czekajcie, coś bardzo fajnego. O rany. No dobrze, może później mi to wpadnie w rękę. Naprawdę mam tu sporo rzeczy. Mam taką piękną Samuela bransoletkę. Uj, w tą stronę. Złotą. Przecudowna. Taka delikatna. Piękna. Tak mnie coś ostatnio właśnie już na złoto bierze, bo ja uwielbiam złoto. Ale ostatnio dużo nosiłam właśnie srebrnych rzeczy, srebrnej biżuterii. I tak mnie teraz z powrotem na złoto coś bierze. I po prostu jest przecudowna. Będzie tak delikatnie na dłoni wyglądać. Oj, słoneczko. Przepiękne. Bardzo jestem z niej zadowolona. Mam tu jeszcze mały upominek, którego nie daliśmy jeszcze naszemu synkowi. A tak śmiesznie wyszło, bo to jest dosłownie drobiazg na walentynki. Jego pierwsze walentynki były wczoraj. I zobaczyłam w sklepie i tak mi się z nim skojarzyło, to zaraz Wam powiem dlaczego. I kupiłam i tak go próbowałam wczoraj przetrzymać, żeby nie poszedł spać, zanim mąż mój nie wróci z pracy. Ale biedulek nie dał rady. Już był taki zmęczony, że położyłam go. I córka moja nawet mówi, mama, przecież to jest dla niego bez różnicy, kiedy on prezent walentynkowy dostanie, więc wręczymy mu go dzisiaj. Tak zapakowany pięknie, w srebrną torebkę. A jest mi taka maskotka. No po prostu urzekła mnie. Jest tak mięciusia owieczka, tak mięciutka. I nasz synek zazwyczaj chodzi właśnie w bluzach albo w sweterkach i ma taką chustę na szyi zawieszoną, żeby ślinka mu na nią ciekła. I po prostu jak zobaczyłam tą owieczkę na półce, to no od razu mi się z nim skojarzyła i pomyślałam, że muszę mu ją kupić. I dostanie od nas dzisiaj. I jeszcze fajna, bo taki groszek ma w środku, że jak będzie nią się bawił, to coś tam będzie czuł i będzie tam sobie pewnie grzebał, co to tam jest. Tak. Dobrze. Kolejne zakupy. Może zacznę teraz od TK Maxa. Pierwszą rzeczą jest aloes w żelu. 100% aloes. Mam, on był przeceniony, 2 funty tylko kosztował, normalnie chyba 8. Tylko, że zobaczcie, ta pompka jest popsuta. Ale ja mam dokładnie taki sam aloes z TK Maxa w szafce, który mi się już kończy i po prostu tą pompkę sobie wymienię. Także bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam. To jest czysty 100% aloes. Bardzo się ucieszyłam, jak za 2 funty go znalazłam. Super zakup. Kolejnym fajnym zakupem, bo teraz w ogóle też są w dalszym ciągu przeceny, przecen
i naprawdę w fajnych cenach można dostać niektóre rzeczy. No i właśnie tak było w TK Maxie. Zobaczcie. Jest to taka halka obciskująca. Nigdy takiej nie miałam. W ogóle nigdy halki nie nosiłam, a już w ogóle nie nosiłam nigdy takich rzeczy obciskających. Ale jak Wam pokażę, jakiej firmy i ile kosztowała, to chyba Wy też byście obok nie przeszły obojętnie. Jest to halka Triumfa. Normalna cena 38 funtów, regularna. Ja ją kupiłam za 2 funty. Po prostu jak zobaczyłam tą cenę. Rozmiar S. No nie wiem, ma wyrzeźbić moją figurę. No zobaczymy, nie wiem jak się będę czuła w takiej halce. Ale pod jakąś sukienkę. Może, kto wie. Drugą rzeczą. Tutaj metki właśnie nie mam, urwała mi się. Jest to taka piękna koszulka nocna. Z takimi cyrkoniami tutaj w środku kwiatków. Z taką niby haleczką pod spodem, żeby nie prześwitywała. Także bardzo, bardzo wygodna. Mierzyłam już, jeszcze nie spałam, ale mierzyłam. Ramionczka regulowane. Kosztowała, właśnie nie pamiętam teraz jaka była cena regularna, bo tak jak mówię, metka gdzieś mi odpadła. Ale ja ją kupiłam na przecenie za 5,99. Także uważam, że świetna cena. Dalej idziemy z TK Maxem. Jest to taka sukienko, tunika. Rękaw 3/4, a raczej chyba 7/8 to jest. Rozmiar M. Nie wiem jaka była cena oryginalna, już nie będę tu zdzierać. Ale ja ją kupiłam na przecenie za 9 funtów. Myślę, że taki bardzo fajny kolor. Myślę, że idę właśnie w przyszłym tygodniu do fryzjera i jak będą te włosy takie jaśniejsze, bez odrostu, to myślę, że ślicznie właśnie będzie współgrać ten kolor tej tuniki. Fajny. A teraz ciepło się będzie robić. Będziemy już coraz mniej kurtek nosić, więc myślę, że taka tunika będzie rewelacyjna z takim dłuższym rękawkiem. I do leginsów, i do cienkich rajstop, i nawet na sportowo, do adidasów teraz pomyślałam, że do trampek. Świetna. I ostatnia rzecz z TK Maxa. Taki oto szary, grafitowy top z taką koroneczką na dole. I przy rękawkach, i przy dekolcie. Rozmiar L, no właśnie, bo nie było mniejszego. Ale tak mi wpadł w oko i przymierzałam go w TK Maxie. Chociaż powiem Wam, że ostatnio już zmieniłam zasadę i coraz więcej rzeczy kupuję bez przymierzania. Przymierzam sobie na spokojnie w domu. I jak coś jest nie tak, to po prostu odnoszę do sklepu. Jest mi tak po prostu wygodniej z Maxiem, bo on męczy się ze mną na tych zakupach, denerwuje się, a jeszcze jakby w przymierzaniu miał ze mną siedzieć. Ale akurat ten topik przymierzyłam i wydawał mi się ok. Kosztował 5,99. Chyba słoneczko nam wyszło. 5,99 i bluzeczka ta nie była przeceniona. Dobrze, kolejne zakupy będą z Aldika. No mówię Wam, tyle mi się nazbierało. Jest to koszulka sportowa w czarnym kolorze, prześwitujące wstawki. Z tyłu przez całe plecy, przez środek też idzie taka siateczka przeźroczysta, także bardzo pięknie będzie to wyglądało. I odblaskowe jakieś motywy. Super. Rozmiar M i płaciłam za nią 4,99. Bardzo fajne rzeczy można znaleźć. Jezu, czy ja mówiłam Aldiku? Ja w Lidlu robię zakupy. Przepraszam, jeżeli... Nie jestem teraz pewna, jak powiedziałam, ale rzeczy te są z Lidla. Druga rzecz. Koszulka w paseczki, moje ulubione. I powiem Wam, że to były dwie połączone w komplecie. Jedna właśnie w paseczki, biało-czarne, druga cała biała. Całą białą już noszę. Dwie te bluzeczki kosztowały 3,99. Rozmiar M. Z Aldika to wszystko. Mam jeszcze jedną rzecz z Mango. Nie, przepraszam. Coś, ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Chyba słońce zaczęło mocniej świecić i coś mi tutaj się myli. Jedną rzecz z Zary jeszcze i to z Polski. Nie wiem, jak Wam dokładnie pokazać tą bluzeczkę.
To są jej rękawki. Tak tu właśnie opadają. Tu idzie ona do góry i jest związana na szyi paseczkami. Ciężko pokazać. Piękne te falbanki. Tutaj cała też jest właśnie wykonana, cały przód z takich falbanek. Plecy dosyć mocno wycięte, ale jak mierzyłam, to stanik zakrywa jeszcze tak w miarę, więc będzie ok. Myślę, że do obcisłych spodni z wysokim stanem po prostu będzie bosko wyglądać. Cena oryginalna 119 zł. Była przecena minus 58% i kupiłam ją za 49,90 rozmiar S. Teraz może przejdę do zakupów z Avonu. Powiem Wam, że kiedyś w Polsce byłam nawet przedstawicielką Avonu, ale to było 11 lat temu. A odkąd przyjechałam do Anglii, ani razu nie zakupiłam nic w Avonie. Chyba, że nie pamiętam, ale nie. I jakoś coś ostatnio, coś mi się wyświetliło w internecie i tak mi się zachciało, że zajrzałam i kupiłam sobie 4 rzeczy. I jeszcze okazało się, że tutaj pani, sąsiadka, która niedaleko mieszka, bardzo miła, bardzo, naprawdę przemiła osoba, jest właśnie konsultantką i przyniosła mi to i jeszcze się poznałyśmy, porozmawiałyśmy sobie. Tak po drugiej stronie ulicy, po sąsiedzku mieszkam. Dobrze. Pierwszą rzeczą będzie żel pod prysznic. Z tego co kojarzę właśnie jeszcze z czasów jak w Polsce mieszkałam, to że przecudownie te ich żele pod prysznic pachną, więc skusiłam się. Za 1 funta, super cena, od razu powędruję do kabiny. Drugą rzeczą, a była to promocja, jeżeli wydało się 5 funtów czy 6 funtów, to można było to uzyskać za 5 funtów. Są to okulary słoneczne w takim czarnym etui z kryształkami Swarovskiego. Tak mi się spodobały. Wiecie co, te słońce naprawdę zaczęło mocno świecić. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będziecie widzieć. Tak wyglądają okularki. Kształt kociego oka. Marmurek. I z boku mają właśnie wstawki z kryształków Swarovskiego. Myślę, że na lato. Nie wiem, bo ja zazwyczaj właśnie bardzo źle w tych kocich okularkach wyglądałam, a te wydaje mi się, że tak nawet do mojego kształtu twarzy pasują. Całkiem zadowolona z nich jestem. W takim kartoniku były zapakowane. No i mam tu jeszcze 2 rzeczy. Nie do ubrania. Pierwszą rzeczą jest to taka siatka, torba na zakupy. Tak sobie pomyślałam właśnie, nieraz się wyskakuje na jakiś shopping, że tak powiem, i coś tylko takiego właśnie małego chce się zabrać, żeby parę rzeczy powrzucać i tylko portfel, jakiś telefon. I strasznie mi się spodobała ta siatka. Ma takie mieniące rzęsy, zobaczcie, jako dekoracje. Świetna jest. Bardzo mi się spodobała. A do tego, do kompletu, zakupiłam sobie kosmetyczkę. Aha, torba ta kosztowała 3 funty, kosmetyczka 2 funty. Taka oto kosmetyczka. Przez Ciebie się zaróżowiłam. Zarumieniłam. Myślę, że fajnie właśnie będzie współgrała z tą torbą. I tutaj wszystko mogę sobie, czy pieniądze, czy kartę, czy telefon też, żeby mi tam się nie walał, jak coś będę wrzucać do siatki. Wszystko w tą kosmetyczkę mogę sobie powkładać do siatki i na zakupy. Bardzo fajnie to wygląda. O, znalazłam tą jedną rzecz, której szukałam jeszcze walentynkową, którą chciałam Wam pokazać. Był to prezent dla mojego męża. Zrobiłam mu niespodziankę, zamówiłam na stronie. Jest to drewniane. Kawałek po prostu deseczki i jest to zrobione na kartę, na pocztówkę. Mogłam zdjęcie, napis, wszystko sama sobie wybrać. Czekajcie, zakryję adres. Z tyłu jest normalnie wykonana jak karta, jak pocztówka. Tekst z życzeniami, znaczek tak wydrukowali też.
adres podajecie i przychodzi taka karta. Myślę, że jest to niesamowita pamiątka. Kosztowało to 6 funtów już z wysyłką i była całkowitą niespodzianką, całkowitym zaskoczeniem dla mojego męża. Akurat przyszło to dzień przed walentynkami, akurat był w tym dniu w domu i jak listonosz rzucił nam w drzwi, to mąż to podniósł z ziemi i znalazł wśród innych kopert, wśród innych listów i wow, pełen zaskok i myślę, że pięknie będzie wyglądać gdzieś właśnie na półce oparte, śliczne. Jejka, ja już mówię do Was 20 minut, teraz spróbuję się już pospieszyć, dobrze? Pokażę Wam teraz zakupy z Primarka. A najważniejszym zakupem też, który wczoraj może widzieliście we vlogu, był mój zakup. Mówiłam, że Wam pokażę, co w środku miałam. Mam jeszcze parę innych rzeczy, które kupiłam, ale to jest najważniejszy, jest to prezent od mojego męża na walentynki. Miałam sobie wybrać, co chciałam i wybrałam sobie tą oto torbę. Widzieliście na filmiku, że ją przymierzałam w lustrze i po prostu oszalałam na jej punkcie. Tak mi się podoba. Złote dodatki, tak tylko na taki magnesik zapinana, taki workowaty styl, w środku jest taka przymocowana czarna kosmetyczka na zamek, do której możemy wszystko sobie zapakować. Rewelacyjna, po prostu świetna, bardzo się cieszę. Zakupiłam również zestaw kolczyków w różnych kolorach. Coś w różu, we fiolecie, w złotym kolorze, 2 funty kosztowały. Zestaw bransoletek srebrnych, 1 funta kosztowały. Kapciuszki, ale zobaczcie jakie. Ja już wcześniej miałam jedną parę kupioną i dokupiłam sobie drugie, bo są tak fajne. 5 funtów kosztowały, bardzo wygodne, bardzo ciepłe. Tak się mienią, to mają być sowy. I mam jeszcze tutaj parę rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to body, zapinane na dole, bez rękawków, różowy napis Friday, także idealna bluzeczka na piątek. Z tym, że była tylko w rozmiarze L, kosztowała 3 funty, przecenione z 6 funtów. I zaryzykowałam, nie mierzyłam. Zobaczymy, jak będę w niej wyglądać. Druga rzecz, tu też nie byłam pewna. Muszę przymierzyć. Taka bardzo cieniutka bluzeczka. Naprawdę taki przyjemny materiał. I tak pomyślałam właśnie, że do jeansów czy do leggingsów będzie fajnie wyglądać. Rozmiar 10. 8 funtów kosztowała. Zobaczę. Sukienka, ma to być niby taka delikatna imitacja skórki, ale jest to bardzo cienki taki naprawdę materiał. Tak dosyć mocno tutaj wycięte rękawki, tutaj dosyć wysoko pod szyję, z tyłu zapinana na 2 guziczki. Rozmiar, oj, gdzie jest ta metka? Rozmiar 12, 10 funtów kosztowała. Muszę Wam się przyznać, że ja taką sukienkę już miałam wcześniej, dokładnie tą samą i ją nosiłam. I tak się fajnie nosi, że po prostu drugą zakupiłam sobie. Jak zobaczyłam, że są w sklepie, to od razu chwyciłam i do koszyka wrzuciłam. Mam jeszcze, czekajcie, muszę sięgnąć. 3 pary butów z Deichmanna. Może zacznę od czarnych. Takie długie kozaki, po prostu są mega długie. Niekończące się, aż za kolano na łydkę sięgają, z boku zameczek do wygodnego zapinania. To są bardziej takie właśnie imprezowe czy na wyjścia. Myślę, że jeszcze wiosną będę mogła je ponosić. Tutaj mają właśnie takie wiązanie przez całą nogę, aż od, no jak się palce kończą, się zaczyna ta przerwa i te przeplatanie. Także będzie bardzo ładnie, bardzo seksownie wyglądać. Kosztowały po przecenie 9,99, a normalnie chyba jakoś 28. Nie mam kartonika i metki też przy nich nie ma. Drugie buciki bordowe. Takie oto szpileczki, ale zobaczcie na ten obcas.
No po prostu cudowny. Bordowe, malinowe. Ślicznie. Nawet z tą czarną sukienką. Czarne rajstopy i takie buciki i po prostu bosko. Normalna cena 24,99. Ja je kupiłam za 9,99. Bardzo zadowolona jestem. Śliczne. I ostatnia para butów. Nie wiem, czy się odważę je ubrać, ale urzekły mnie. Nie no, na pewno je założę. Złote trampki. Odjazdowe. Normalna cena 15 funtów. Dokładnie 14,99. Ja je kupiłam za 4,99. No myślę, że są odjazdowe, ale bardzo odważne. Bardzo odważne. Ale może na jakąś imprezkę? Jakiś taki look stworzyć właśnie niby sportowo, elegancki, do tego złote trampki? Kto wie? Niedługo idziemy na dziecięce urodzinki, to kto wie, czy się nie skuszę na właśnie taki styl. Jeszcze mam tu parę rzeczy, poczekajcie. Już prawie kończę. Rzeczy z Poundlanda. Odżywka do włosów DAF. Uwielbiam odżywki DAF. Uwielbiam Pantene produkty i uwielbiam produkty DAF. I to jest odżywka 1 funta kosztowała. Odżywka do włosów L'Oreal. To jest nie otworzę teraz tak szybko, ale ma takie dwie przegródki to opakowanie. Dwa różne składniki. Totalnie mają naprawić moje włosy, zobaczymy. Ale jak się pompuje, to te składniki się mieszają. Rozmasowuje się je w dłoni i nakłada na umyte już włosy. Też 1 funta kosztowała, a propos ta odżywka. Oliwka. I to nie jest dla mojego synka, jest to oliwka dla mnie. Jestem po prostu maniaczką oliwki pod prysznicem. Jak tylko się umyję, nie wiem czy znacie ten sposób, pewnie znacie. Umyjecie się jeszcze na mokrą skórę pod prysznicem, masowujecie sobie oliwkę, wychodzicie, wycieracie się ręcznikiem i po prostu skóra jest tak mięciuśka jak pupcia niemowlaka. No, także bardzo, bardzo polecam oliwkę pod prysznic. 2 funty kosztowała, pół litra tutaj jest. Pieluszki do pływania dla synka, bo właśnie idziemy na urodzinki dziecięce i będzie tam też możliwość zabawy w basenie. Taki malutki basen, pełen zabawek, także myślę, że Maksia wsadzimy do wody. I pieluszki już są zakupione. 3 funty kosztowały, a jest ich w środku 12. I to już jest naprawdę ostatnia rzecz. Jeszcze sprawdzam, ale tak. Zakup z eBaya. 2 maseczki. Złoty biokolagen. Funta 99 za sztukę wychodziło. Bo im więcej kupujecie, tym taniej. No zobaczymy. Jest to taki w formie takiego rozciągającego jak silikon coś, żel, silikon. Jest to napełnione płynem. Nakłada się na twarz. Oczywiście otworki na oczy, na nos, na usta są. I tak się siedzi. Nie pamiętam ile, muszę sprawdzić. 30 minut, także pełen relaks, może akurat na niedzielę wieczór się skuszę, zobaczymy. Dobrze, to były już wszystkie zakupy, a teraz zabieram się za mierzenie. Pierwsza rzecz założona i naprawdę nie wiem, co o niej myśleć. Niby fajna, niby coś jest, nie, no, nie wiem, bardzo proszę, pomóżcie mi zdecydować. Z tyłu dłuższa, z przodu wsadziłam ją teraz w leginsy. Ale jak się wyciągnie, to jest z przodu taka lekko krótsza. Rękaw można nosić dłuższy albo podwinięty krótszy. Dekolt idealny, nic nam nie wyskoczy. Myślę, że całkiem jest ta bluzka, ale bardzo proszę doradźcie mnie, a ja się idę przebrać. Kolejna rzecz, jest to ten topik z TK Maxa. Wiecie co, mam pod spodem spódniczkę tą już założoną, zaraz ją Wam pokażę, dlatego tu mi się może coś odznaczać. Myślę, że ma przepiękny dekolt, przepiękny i nawet jakąś marynareczkę, sweterek na wierzch i całkiem nawet na elegancko można to wystylizować, bardzo fajny. I popatrzcie, to jest L-ka, a jakie to jest małe. W życiu osoba, która nosi rozmiar L, nie weszłaby w tą bluzkę. Pewnie dlatego one lądują, te rzeczy w TK Maxie. No i mam założoną tą spódniczkę z Zary, do leginsów taką. Na szybkiego wrzuciłam, żeby Wam tylko pokazać. I myślę, że jest rewelacyjna. Bardzo dobrze się w niej czuję.
Myślę, że jakaś właśnie obcisła czarna bluzeczka i bardzo fajnie wystylizować można. Szkoda, że nie jest ten kolor troszeczkę jaśniejszy, ale i tak jest bardzo fajna i bardzo wygodna. Zostałam w tym topiku, ale chcę Wam pokazać te spodnie z Zary. Chyba muszę Was obniżyć. Czekajcie. Zobaczcie. Bardzo fajnie wyglądają. Czuję się w nich jak w leginsach, a mają zamek z boku, kieszenie. Długość taka 7/8, więc do jakichś botków może. Muszę się zastanowić. Ale chyba mi się podobają. Sukienka z Primarka. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Mogą mi się leginsy odznaczać spod spodu. Jest po prostu boska. Teraz tak pomyślałam, że bez rajstop albo cienkie, takie w kolorze ciała rajstopy i te wysokie kozaki za kolano. Cudo. Bluzeczka z Primarka. Nawet nie wiecie, jaka jest wygodna. Taki mięciutki materiał i taka przewiewna, myślę, że idealna na lato. Myślę, że zostaje ze mną. Body na piątkowy wieczór. Myślę, że też bardzo fajnie wygląda. Bardzo wygodne. Sukienko tunika z TK Maxa. Tak się prezentuje. Również bardzo wygodna i bardzo mi się podoba to wycięcie tutaj, jak się układa. Można rozszerzyć, ale to już nie tak ładnie wygląda. Tak jest idealnie. I tak jak się ruszę, to taki prześwit się tu robi. Fajna. Topik w moje ukochane paseczki z Lidla. Też fajna długość właśnie. Sportowy topik. I zobaczcie te plecy. Boski, po prostu boski. Koszulka z TK Maxa. Wiecie co, jest tak piękna, że ja jestem w stanie nosić ją jako sukienkę. Cudownie wygląda. I się mieni. I ostatnia rzecz, jest nią bluzeczka z Zary. Oczywiście nie będę jej nosić do leginsów, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda. I te opadające rękawki. Śliczne te falbanki. I zobaczcie teraz. Sexy plecki. Ślicznie wygląda. Bardzo delikatna koronka. No dobrze, to już były wszystkie moje zakupy. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. Dajcie znać, co Wam się podobało, a co raczej na moim miejscu byście oddali. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Osoby Nowe, do kliknięcia dzwoneczka, żeby być z moimi filmami na bieżąco. I zapraszam na kolejny film. Pa!